Witam Was serdecznie po raz kolejny na kolejnym filmie poświęconym Młodej Polsce. I na poprzedniej lekcji sobie przeszliśmy od impresjonizmu. Z takiego, takiego nastrojowego dyskursu poetyckiego, czy też dyskursu poetyckiego nastawionego na ten taki młodopolski, modernistyczny Stimmung, czyli na to kreowanie nastroju. Przeszliśmy sobie już bardzo konkretnie do impresjonizmu i pokazaliśmy sobie, jak ten impresjonizm może wyglądać w przypadku no chociażby wiersza Jana Kasprowicza. Przy czym nam się wydaje, że, znaczy nie wiem, czy się wydaje, no mogłoby się wydawać, tak? No i impresjonizm to impresjonizm, tak? No po co tutaj rozmieniać sprawę na drobne? Ale oczywiście tak nie jest. Oczywiście tak nie jest, bo są bardzo różne impresjonizmy. I w przypadku Jana Kasprowicza mamy taki poetycki impresjonizm, który znacznie bardziej wyżywa się w kreowaniu wrażeń wzrokowych, a w przypadku Kazimierza Przerwy Kotmajera mamy do czynienia z takim impresjonizmem, który jednak znacznie bardziej gdzieś tam próbuje z tym słuchem się naszym zabawiać i próbuje rzeczywiście wytwarzać ten taki specyficzny nastrój poprzez te doświadczenia słucha. No i tak jak wam powiedziałem, jest coś takiego, że w tych wierszach impresjonistycznych mamy czasami takie wrażenie, że one zaczynają już ciążyć do takiego opisywania rzeczywistości bardzo mocno nie wprost, a mianowicie za pomocą symboli. I to jest dobrze widoczne w wierszu Kasprowicza, bo rzeczywiście w wierszu Kasprowicza pojawiają się te symbole tego krzaka dzikiej róży i pojawia się symbol tej nimby zwalonej. Ale mnie to jakoś, ten impresjonizm akurat u Kasprowicza w tym przypadku wydaje mi się zawsze szalenie nieprzekonujący. To znaczy on w ogóle nie odpowiada temu, w jaki sposób impresjonizm był rozumiany w literaturze zachodniej, w literaturze francuskiej. Przede wszystkim, bo tam symbolizm był najbardziej olśniewający. Ja nie lubię mówić o symbolizmie na przypadku tego wiersza, bo uczniowie wychodzą później z takim przeświadczeniem, że wiersz symbolistyczny to jest po prostu wiersz z symbolami, tak? Chyba źle by się stało, gdybyście odnieśli takie wrażenie, w związku z czym ja będę miał wam do zaproponowania znacznie bardziej wymagający wiersz symbolistyczny. I sobie o tym wierszu sobie z całą pewnością porozmawiamy na następnej już lekcji, która jednocześnie będzie ostatnią lekcją przed wakacjami. To się naprawdę stało, aż strach pomyśle. No dobra, ale okej, to tak na marginesie. Natomiast pomyślałem sobie, że może skoro już mówimy o symbolizmie i będziemy mówić o symbolizmie, jesteśmy w takim punkcie pośrednim pomiędzy symbolizmem takim impresjonistycznym i takim trochę naciąganym, tak, to jest w przypadku Kasprowicza, a pomiędzy takim symbolizmem hardkorowym, może mi od rzeczy będzie opowiedzieć parę słów o malarzu, o pewnym malarzu, który pojawi się tutaj z dwóch zasadniczych powodów. Znaczy, po pierwsze dlatego, że to jest malarz symbolistyczny. Jak każdy malarz symbolistyczny oczywiście jest kimś znacznie więcej niż tylko malarzem symbolistycznym. Ale po drugie, będzie też tak, że on się tutaj pojawi ze względów czysto prywatnych. To znaczy, ja po prostu uwielbiam tego malarza. To jest jeden z moich ulubionych malarzy. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Dzisiaj trochę nie jestem w stanie już tak ocenić, czy on jest mi taki bliski, bo mi się dalej tak bardzo podoba jak kiedyś. Czy też może jest mi bliski już troszkę z takich względów bardziej sentymentalnych. Ale to
Prawdę powiedziawszy, jakoś nie odczuwam chyba specjalnej pokusy, żeby to jakoś bardzo mocno rozstrzygać. Tak czy inaczej, bardzo bym chciał, żebyśmy sobie tego, o tym malarzu porozmawiali, żebyśmy sobie o tym malarzu pogadali. No i żebyśmy sobie jeden jego obraz obejrzeli. Coś jeszcze mam niepokój, że coś jeszcze powinienem powiedzieć. Aha, już wiem. Zalegam wam z takim dopowiedzeniem takiej rzeczy ważnej, jak mi się wydaje. A mianowicie, ja wielokrotnie już mówiłem o tych takich fascynacjach młodopolan teatrami i o tym, że te fascynacje wiązały się z odkryciem Zakopanego. No i obiecałem, że o tym trochę więcej powiem, ale w zasadzie, jak się teraz tak zastanawiam, to większość rzeczy już została powiedziana, tak mi się wydaje. Natomiast może trzeba rzeczywiście dopowiedzieć. No to sobie to powiedzmy. Otóż tak, do wieku XIX w ogóle turystyka krajoznawcza, ale też taka zdrowotna, w zasadzie może nawet nie, że nie istniała, ale była bardzo słaba. Tę turystykę bardzo mocno rozwinęli romantycy. To dzięki romantykom, o tym mówiliśmy, oni byli takimi niespokojnymi duchami. I dzięki romantykom bardzo modne stało się robienie tych wszystkich grand tour, tak? Czyli tych wielkich takich peregrynacji gdzieś tam po różnych dziwnych zakątkach. I na pewno jest tak, że na pewno jest tak, że dzięki temu też odkrywano różne miejsca, które z różnych powodów miały jakieś takie szczególne walory dla tych tam turystów, podróżników, ale też dla kuracjuszy. Rzeczywiście w Polsce troszkę takich miejsc, takich popularnych, takich, no nie powiem turystycznych, ale wczasowych, było już jakoś tam znanych. Natomiast jak patrzymy na historię tych właściwie wielkich polskich uzdrowisk, to zobaczymy, że to w dużej części ich boom jest związany właśnie taki z XIX wiekiem. I z tym takim ożywieniem takiej ruchliwości człowieka, takiej turystyczno-zdrowotnej ruchliwości człowieka. I nie inaczej jest Zakopane. Przy czym historia Zakopanego jest o tyle spektakularna, że Zakopane w przeciągu, no, nie wiem, parunastu, może parudziesięciu lat, to jacyś tam specjaliści od historii Zakopanego byliby to w stanie powiedzieć, ono awansowało do rangi niebotycznie popularnego uzdrowiska, nie z jakiegoś miasta, które wcześniej było, tylko tak naprawdę z miasta, które nie istniało, bo w gruncie rzeczy Zakopane jako takie, to było ileś tam przysiółków, wsi rozsypane gdzieś tam pod Tatrami, a to jakiś Biały Dunajec, a to jakiś Czarny Dunajec, a to jakiś Witów, a to jakiś Chochołów, jakieś tego typu rzeczy. Łącznie z samym Zakopanem, które też samo w sobie nie było jednolite. Tak naprawdę te wszystkie wsie, one nam się kojarzą, na to są takie górskie, one nam się kojarzą z pasterstwem. Oczywiście tak było, bo to pasterstwo, czy ta gospodarka pasterska była tam bardzo ważna, ale też proszę pamiętać, że w samym akurat Zakopanem, jak sama nazwa nam wskazuje, to nie chodzi o to, ta etymologia nie bierze się stąd, jak twierdzą niektórzy, że było Zakopane pod Wirami. No to jest bzdura, to w ogóle tak nie było. Chodzi o to, że Zakopane jest miejscem, gdzie się kopało. Stąd na przykład mamy, jak się idzie w kierunku, tam gdzie wyjeżdża kolejka linowa na Kasprowy Wierch, mamy na przykład przysiłek Kuzińcy, którego nazwa wzięła się od Kuzi. Zakopane było takim miejscem, gdzie były różnego rodzaju kopaliny. I tam rzeczywiście tych kopalin poszukiwano. Były nawet po II wojnie światowej takie przymiarki, z tego co pamiętam, żeby tam próbować szukać pierwiastków radioaktywnych, które by się przydały Sowietom do konstruowania bomby atomowej, ale na szczęście to bardzo prędko zarzucono. Mówię na szczęście, dlatego że jakby się okazało, że tam jest coś takiego, to natychmiast Zakopane zniknęłoby z oficjalnej mapy Polski. Mówię zupełnie poważnie, stałoby się miastem widmo.
Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to niech sobie zobaczy, jak wyglądała historia tych takich miasteczek górniczych, które były na Dolnym Śląsku, tam, gdzie rzeczywiście był uran, i niech zobaczy, jak wyglądała ich powojenna historia. Chociażby to, co opisywał Filip Springer w swojej Miedziance. To jest zupełnie niesłychana historia. Natomiast tak czy inaczej, dopiero w XIX wieku pojawił się taki facet, on się nazywał Tytus Chałubiński, to woda XIX wieku, który odkrył wybitne walory Zakopanego jako uzdrowiska klimatycznego, czyli takiego uzdrowiska, gdzie nie ma wód zdrowotnych, gdzie nie ma wód zdrowotnych ani do picia, ani do kąpieli, gdzie nie ma żadnej jakiejś, nie wiem, tam borowin czy czegoś takiego, ale gdzie są wybitne walory klimatyczne. No tak, no, dzisiaj w zimie to różnie bywa z tymi walorami klimatycznymi Zakopanego i sami Zakopiańczycy bardzo się cieszą, jak wspominałem, że Zakopane kiedyś było uzdrowiskiem klimatycznym. No ale rzeczywiście uważano, że to uzdrowisko klimatyczne jest fajne, że to jest dobre miejsce na uzdrowisko klimatyczne, że ma wybitne walory klimatyczne. Dzięki Chałubińskiemu rzeczywiście zaczął się boom na Zakopane, który wiązał się z odkryciem przyrody tatrzańskiej, ale też wiązał się z odkryciem folkloru góralskiego. No i ci górale w ogóle strasznie fascynowali Młode Poland, bo byli tacy pierwotni, byli tacy dzicy. Tak strasznie nie przystawali do tego stereotypu takiego polskiego chłopa gdzieś tam takiego popańszczyźnianego, przynajmniej tak jak sobie go wyobrażano, bo ci górale w ogóle jakoś tak zupełnie nie pasowali ani językiem, ani wyglądem, ani strojem, więc tam bardzo często w ogóle tam tym góralom przypisywano jakieś dziwne, jakieś hinduskie pochodzenie czy azjatyckie. To są takie bardzo, bardzo śmieszne historie. Ale to o tym być może sobie jeszcze gdzieś tam kiedyś powiemy. No ale mniej więcej tak to z tym Zakopanem było. I o ile Młoda Polska tak na co dzień rozwijała się w tych takich wielkich ośrodkach miejskich, na przykład w Krakowie, gdzie był Przybyszewski i było czasopismo Życie i była Jana Michalikowa, albo w Lwowie, albo w Warszawie, gdzie było przede wszystkim to środowisko skupione wokół Zenona Przesmyckiego, Miriama i wokół czasopisma Chimera, o tyle w miesiącach wakacyjnych, jak ktoś chciał być prawdziwym młodopolskim artystą, musiał się pojawić w Zakopanem. Nie było takiej możliwości, by się nie pojawił, ponieważ jak się nie pojawiał, to znaczy, że wypadał z towarzystwa. To była taka rzeczywiście letnia stolica Młodej Polski i to musiało być wtedy faktycznie miejsce bezwzględnie fascynujące. No dobra, okej, to dopowiedziałem troszkę o tym Zakopanem, tak troszeczkę. To teraz malarz. Jacek Malczewski. Życiorys, jak życiorys, tak? Malczewski rodzi się w Radomiu, rodzi się w połowie XIX wieku, z tego co pamiętam, to jest bodaj rok 1800, dobra, sprawdzam, nie będę udawał, 1854, czyli dobrze pamiętam, a umiera w roku 1929, czyli umiera już w Polsce niepodległej. I to umiera tak w połowie tej Polski niepodległej, bo przeżył prawie połowę dwudziestolecia międzywojennego. I w zasadzie no, całe życie Malczewskiego jest związane ze sztuką. On pochodził z takiej już zubożałej, ale bardzo takiej kulturotwórczej i bardzo dumnej ze swojego dziedzictwa rodziny szlacheckiej, z której zresztą pochodził i Antoni Malczewski, słynny poeta romantyczny. I później no, syn osobisty Jacka Malczewskiego, który też był malarzem. Jest to taka bardzo, bardzo taka kulturotwórcza szlachta, bym powiedział. No i ponieważ od dzieciństwa wykazywał talent rysunkowy i malarski, to bardzo prędko zaczął się kształcić w tym kierunku. W zasadzie tak naprawdę on, zanim skończył, o ile w ogóle skończył, już nie pamiętam jak to było. Takie zwykłe szkolne wykształcenie, to już był na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
On był bardzo mocno protegowany przez samego Jana Matejkę. Jan Matejko się rozpoznał bardzo mocno na talencie Malczewskiego i bardzo mocno tego Malczewskiego promował. Został dość prędko nauczycielem tej akademii. Natomiast no, później to różnie bywało. Tam to było takie środowisko bardzo mocno wewnętrznie skonfliktowane i to był głównie konflikt takich bardzo charyzmatycznych profesorów, którzy ciągnęli za sobą innych pracowników naukowych, innych profesorów, no i też studentów. No i w którymś momencie rzeczywiście Malczewski bardzo mocno się poróżnił z Julianem Fałatem, który wtedy był rzeczywiście takim dzielił i rządził na w krakowskiej szkole sztuk pięknych. No i gdzieś tam odszedł z tej szkoły. Jeździł po Europie, wystawiał w bardzo różnych miejscach, w Polsce, na świecie. To był malarz naprawdę popularny i on w zasadzie radził sobie bardzo dobrze bez akademii. Natomiast kiedy rektorem akademii został Teodor Axentowicz, facet z zupełnie innego rozumienia sztuki, o wiele bliższy Malczewskiemu niż Fałat, no to Malczewski rzeczywiście wrócił tutaj. No i gdzieś tam w dwudziestoleciu już coraz bardziej jakby oddalał się od takiego głównego nurtu sztuki, bo ta sztuka awangardowa nigdy jakoś nie zanęciła Jacka Malczewskiego. Natomiast no, był hetowany jako taki wielki klasyk i miał też wystawy retrospektywne bardzo popularne, związane z jakimiś tam kolejnymi rocznicami jego pracy twórczej. No to jest taki rzeczywiście człowiek, jak mi się wydaje, artystycznie bardzo mocno spełniony. Jest uważany za głównego przedstawiciela nurtu symbolistycznego w malarstwie niemieckim. Słuchajcie, dużo by mówić o obrazach Jacka Malczewskiego. Ja bym chętnie tutaj zarzucił was tymi obrazami, tylko że problem polegał na tym, że albo bardzo długo można by było, trzeba by było o nich mówić, albo trzeba było o nich mówić dużo i by się mało powiedziało o symbolizmie. Dlatego, że tak się składa, że bardzo dużo moich ulubionych obrazów Jacka Malczewskiego to są obrazy, które są nieewidentnie symbolistyczne. Więc postanowiłem wybrać taki obraz, który uwielbiam. Uważam, że to jest znakomity obraz. Obraz zatytułowany bardzo mało oryginalnie i w gruncie rzeczy trochę ironicznie. To znaczy obraz zatytułowany Model. Obraz z roku 1907, znajdujący się dzisiaj w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, o wymiarach 3/4 metra w pionie, pół metra z kawałkiem poziomy, więc taki obraz dość rozsądnych rozmiarów, nie za duży, nie za mały. I obraz, który jest przepiękny, tak mi się wydaje. Obraz, który robi z nas troszkę idiotów. Dlaczego tak? Malczewski uwielbiał nas robić z nas idiotów. Taki wczesny jego słynny obraz, zatytułowany Malarczyk, albo on też ma inne tam tytuły różnego rodzaju. To jest taki obraz, który przedstawia takiego chłopca siedzącego na ławce tam rozrzuconymi jakimiś bajerami malarskimi. To jest inny obraz, który uwielbiam. I to jest obraz, który jest tak wypracowany pod względem osi symetrii, które są tak subtelnie, ale bardzo mocno przesunięte w jedną stronę, że ma się wrażenie, że ten obraz się gibie, jak się go ogląda. Bardzo taki niepokojący obraz, a na pierwszy rzut oka nic się na nim nie dzieje. On też by się tutaj nadał bardzo ładnie do takiej rozmowy o symbolizmie, ale jednak sobie wziąłem modelkę. Malarczyka można zobaczyć, jak już nie będzie żadnych strasznych epidemii, to zapraszam. W sukiennicach on jest i on naprawdę robi ogromne wrażenie, jak się go zobaczy, zwłaszcza w oryginale. Modelka też jest niekiepska. To jest obraz świetny, natomiast na czym polega taka ironiczność tego obrazu? Że to jest obraz, który no w zasadzie do kogo przedstawia? No modelka. No tylko, że problem polega na tym, że tutaj nam się zaczyna robić jakaś taka piętrowa ironia, no bo najczęściej modelka na obrazie pojawia się jako ktoś, albo jako po prostu, nie wiem, naga kobieta, która pozuje do aktu, albo jako kobieta, która przebiera się w różne stroje i w związku z tym odgrywa jakąś rolę na tym obrazie, może być, nie wiem,
cesarzową Rzymu, może być mniszką, może być, nie wiem, może być przedstawiona jako anielica, no jako ktokolwiek, tak? Albo może być po prostu modelka samą sobą, tak? No, maluje się portret jakiejś mniej lub bardziej słynnej niewiasty i po prostu tam jest modelka, no, jest sama sobą, tak? Jak te dziewczynki z tymi niesamowitymi oczami, które są na obrazach Olgi Boznańskiej. Po prostu obrazy dziewczynek, na przykład z kwiatami. Natomiast rzeczywiście jest tak, że na tym obrazie mamy przedstawioną modelkę, która gra modelkę. I to jest coś takiego bardzo dziwacznego, tak mi się wydaje. I to jest już taki pierwszy poziom niepokoju. No, podchodzimy do tego obrazu i mamy takie wrażenie, że to jest obraz zbyt zwykły, żeby to mogło być aż takie proste. I od razu zaczynamy tak podejrzewać, że gdzieś tam za tym obrazem może się czaić jakieś tam niebezpieczeństwo, gdzieś za tym obrazem może się ukrywać jakaś pułapka. I teraz tak. Oglądamy ten obraz i no nie wiem jak wy, ale ja przede wszystkim doznaję zawsze nad tym obrazem no niesamowitego zachwycenia, jeżeli chodzi o poziom realizmu tego obrazu. Znaczy to jest rzeczywiście na tym obrazie zupełnie niesamowite. W jaki sposób udało się uchwycić najbardziej banalną i najbardziej zwykłą czynność, jaką sobie można wyobrazić. Czyli po prostu kobietę czytającą gazetę. No, przepięknie to jest wszystko zrobione, tak? No te linie dłoni, tak? Te szczegóły anatomiczne okolic łokcia. Proszę zwrócić uwagę, jak one są kapitalnie tutaj namalowane, tak? Ta ręka podpierająca twarz, tak? Takim zamyślonym gestem. To ukrycie twarzy też jest w gruncie rzeczy kapitalne, tak? Tam się strasznie dużo dzieje za tą ukrytą ręką. No i ta druga ręka, która trzyma gazetę. Wszystko to jest świetnie zrobione, tak? Na pierwszy rzut oka ten obraz jest po prostu obrazem przedstawiającym modelkę czytającą gazetę. Może ma przerwę w pracy. Może jest taka chwila, że nie musi pozować. Może cokolwiek innego. No, po prostu wzięła sobie i czyta sobie gazetę, tak? Dodatkowo w tym realizmie niesłychanie piękny jest ten efekt światło-cienia. No zwróćcie uwagę, że tutaj w tym takim plus minus trójkącie między jej łokciem, między górną krawędzią gazety, a pomiędzy jej twarzą, to jest prawie taki idealny trójkąt. Zwróćcie uwagę, ile tam się mieści światła. Jak to światło pięknie operuje, wydobywając jednocześnie stronę w gazecie, jej twarz i jej przedramię. No, fantastyczna sprawa. I mamy rzeczywiście tutaj ukazaną taką bezwzględnie realistyczną scenę, przepięknie ukazaną. No to gdzie tutaj jest symbolizm? No moi drodzy, no z tyłu pojawia się, trzeba zwrócić uwagę na drugi plan tego obrazu. Ona siedzi w jakimś wikingowym hotelu, jest ubrana w jakiś taki strój, jakby do czegoś pozowała, to jest taki strój niby trochę starożytny, ona ma taką dziwną czapkę na głowie, okej, to wszystko jeszcze jest w porządku. Ale popatrzcie na drugi plan. Mamy ewidentnie sztalugę z płótnem obróconą tyłem do nas, tak? Widać te wszystkie takie szczegóły obrazu, których na co dzień nie widzimy. Gdzieś tam krzywo przycięte płótno, krzywo zbite deski, no to jest też taki kapitalny realizm tego obrazu, tak? I obok tego, czy o tę sztalugę z płótnem, która tam jest oparta, o ścianę, jak się domyślamy, jest oparta kosa. Czyli co? Czyli nasza modelka prawdopodobnie pozowała do obrazu śmierci. I to jest czymś dla Jacka Malczewskiego zupełnie oczywistym, dlatego że Jacek Malczewski bardzo lubi malować śmierć. Jest ileś tam tych obrazów Malczewskiego poświęconych śmierci, gdzie rzeczywiście śmierć jest ukazana, nawet jeżeli ona występuje pod męskim imieniem Thanatos, pod greckim imieniem Thanatos, ukazana jest, jak przystało na kulturę europejską, jako kobieta, poprzebierana jest czasami w sposób bardzo cudaczny,
ale rzeczywiście gdzieś tam dźwiga te kosy ze sobą bardzo często, tak? No więc tutaj mamy jakąś tam modelkę, która grała śmierć. Ale już zaczyna... Nie widzimy śmierci. Malczewski nam nie mówi, że to jest śmierć. Ale on nam sugeruje, że ona grała śmierć. Już się zaczyna robić trochę niepokojące, tak? Bo to jest jakby taka śmierć, ale nie taka śmierć, wiecie, na obrazie, która jednak jest sztuczna, tylko to jest ta prawdziwa osoba, która gra śmierć. Więc już zaczyna się robić tak niepokojąco i zwróćcie uwagę, że tutaj już się otwiera bardzo duże pole sugestii. Natomiast dodatkowo jeszcze ten poziom sugestii staje się jeszcze bardziej niepokojący, kiedy zastanowimy się, co ona czyta. Bo niektórzy interpretatorzy tego obrazu zwracają uwagę na to, że miejsce w gazecie, które ona czyta, tam nic nie ma. To nie jest tak, że tam jest coś konkretnego napisanego, tylko wy tego nie widzicie. Nie, jakbyśmy powiększali ten obraz, to widać, że tam Malczewski tylko takie mazy szaro-czarne na białym tle zostawił, które mają przypominać jakąś tam makietę gazetową, taki rozkład artykułu na stronę gazety. Ale w taki sposób bardzo często były nekrologi umieszczane w gazetę. Więc mamy tutaj modelkę, która gra śmierć i która w chwili, kiedy tej śmierci nie gra, czyta nekrolog, czy jakby wraca do tej przestrzeni śmierci. A z drugiej strony śmierć, gdyby była namalowana, to nie jest śmierć prawdziwa, to jest śmierć namalowana. Ale Malczewski tutaj jakby maluje prawdziwą kobietę. On jej nadaje i mówi, że to jest modelka. Więc tak jakby ta śmierć stawała przed nami jako prawdziwa śmierć, taka oddata ze sztuczności. I nagle się okazuje, że ta śmierć, która jest wyrwana z tej sztucznej śmiertelności, staje się śmiercią prawdziwą, ponieważ czytamy to. I to jest, moi drodzy, istota symbolizmu. Co jest istotą symbolizmu? I to istotą symbolizmu jest nie to, że tam się pojawia kosa, bo to nie jest symbolizm, to nie o to tutaj chodzi. Symboliczne jest to, że ten obraz tak naprawdę najwięcej nam mówi na poziomie jakichś takich przebłyskowych sugestii. Ponieważ proszę pamiętać, że symbolizm jest najpełniejszym dzieckiem swojej epoki, a to znaczy, że symbolizm niczego nie mówi nam wprost. Ponieważ, powtarzam to po raz kolejny, on nie wierzy w to, że cokolwiek wprost można o świecie powiedzieć. Symbolizm nam pewne rzeczy sugeruje, wytwarza jakiś określony nastrój, w który my mamy wejść i my mamy dostrzegać te wszystkie takie przebłyski jakiegoś wyższego sensu w rzeczywistości, ale one nigdy nie są wypowiedziane wprost. I to jest symbolistyczne. Dlatego mnie się mało symbolistycznie wydaje ten krzak dzikiej róży, bo on jest za bardzo dopowiedziany, on jest za bardzo konkretny. Ale do tego też przejdziemy jeszcze na następny. Dziękuję bardzo.